Witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. Jeżeli nie subskrybowałeś jeszcze tego kanału, zasubskrybuj teraz, aby Cię nie ominęły żadne inne nowe treści, które pojawią się na tym kanale. W poprzednich odcinkach dużo rozmawialiśmy na temat samych opakowań kartonowych, ale właściwie nie było odcinka takiego konkretnego na temat samej tej tektury. Co to właściwie jest ta tektura warstwowa i jak jest ona produkowana. Jak sama nazwa wskazuje, tektura warstwowa jest złożona z iluś tam warstw. Może być dwuwarstwowa, może być 3, 5, 7. Tutaj wszystko zależy od tego, ile zrobimy, czy ile nasza maszyna, która robi tą tekturę, tak zwana tekturnica, zrobi tych warstw, czyli ile jest w stanie zrobić tych warstw. Każda warstwa wykonana jest po kolei pojedynczo. Przeanalizujmy najpierw drogę papierów przez maszynę przy wytwarzaniu tektury dwuwarstwowej. Z jednej strony wpuszczamy papier nawinięty na roli. Papier ten maszyna najpierw podgrzewa i nawilża, ale tutaj też wszystko zależy od rodzaju maszyn, bo to nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie jedna tekturnica, która robi dokładnie tak samo. Każda firma ma swój patent, swój rodzaj tekturnicy, która może wykonywać w różny sposób, czyli najpierw podgrzewa i nawilża, i w zależności od maszyny papier może być podgrzany przez wał, na przykład podgrzany parą lub poprzez tak zwane skrzynie parowe. Następnie papier w takiej postaci trafia pomiędzy specjalne rolki z rowkami i grzbietami, które również mogą być podgrzewane. Tak jak mówię, tutaj mogą, ale nie muszą. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko zależy od producenta danej tekturnicy. Tutaj tworzy się tak zwana fala tektury. Aby zmienić, czyli przejść powiedzmy z jednej fali na inną falę, to ten wał, który posiada te grzbiety i te rowki, musi zostać zmieniony. Po prostu te grzbiety, jeżeli chcemy zrobić falę większą, to te grzbiety muszą być większe. Jeżeli mniejszą, no to mniejsze grzbiety. W zależności od konstrukcji tekturnicy, po wykonaniu fali, papier może być jeszcze raz przez chwilę dogniatany do wału z rowkami, zanim trafi pomiędzy wał nakładający klej. Z drugiej strony maszyny natomiast wpuszczany jest również papier, również z roli, który tak samo jest podgrzewany jak ten papier tej wcześniejszej strony. Owijany jest na wale dociskowym i trafia na wał, w którym jest nawinięty papier pofalowany z nałożonym klejem. Tutaj następuje sklejenie dwóch warstw papieru. I teraz w zależności od tego, czy to jest koniec, czy chcieliśmy uzyskać tekturę dwuwarstwową, no to wtedy jest ta tektura dwuwarstwowa jest nawinięta na wał, bo tekturę dwuwarstwową możemy nawinąć na wał, ona się poddaje, jest możliwość zgięcia tej tektury, w sensie tak ukształtowania, że może się nawinąć na wał. Natomiast jeżeli chcemy tekturę trzywarstwową, no to tutaj byśmy zniszczyli sobie tekturę trzywarstwową. Tektury trzywarstwowej nie nawija się na żadne wały, na rolki, nic takiego. Tektura trzywarstwowa, czy tam 5 czy 7, musi być w formie płaskiej. I jeżeli tu jest nasz koniec na tej dwuwarstwowej, czy chcieliśmy uzyskać dwuwarstwową, to ona jest nawijana na rolę, a jeżeli chcieliśmy uzyskać powiedzmy trzywarstwową tekturę, to wtedy ta dwuwarstwowa tektura wędruje na kolejny jakby moduł naszej tekturnicy, gdzie wkładany jest kolejna warstwa papieru, oczywiście również może być podgrzewana na przykład, i ta warstwa tego papieru jest naklejana na naszą dwuwarstwową tekturę. Papiery, które stosujemy do produkcji tej tektury warstwowej, również nam mówią później o tym końcowym wyrobie, czyli jaka jest gramatura tej naszej tektury, jakie papiery zastosowano, czy to kraftlinery, czy testlinery do produkcji tej tektury. To wszystko tak by już na etapie planowania produkcji należy określić i taki papier dostosować, użyć na tekturnicy według zamówień naszych, według zapotrzebowań klientów. Także to by było w takim wielkim skrócie, jak działa tekturnica. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał i chcielibyście wiedzieć więcej o gramaturach tektury, o rodzaju papierów, napiszcie w komentarzach pod spodem, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby Was te odcinki przyszłe nie ominęły. Dzięki za dzisiaj, na razie, do następnego.